If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. Byłam uczennicą zespołu szkół w Wojniczu. Dzisiaj jestem nauczycielką języka angielskiego i nie tylko. Szukając dla siebie szkoły średniej, kierowałam się przede wszystkim tamtejszym obecnym zapotrzebowaniem na rynku pracy, tym jakie zawody są modne. Wybrałam więc liceum ekonomiczne. Duże znaczenie miało też to, że szkoła w Wojniczu znajdowała się bardzo blisko miejsca mojego zamieszkania. Słyszałam też, że panuje tutaj świetna, rodzinna wręcz atmosfera. Kiedy zaczęłam naukę w szkole średniej, bałam się trochę, że oprócz nauki i ciężkiej pracy nie będę miała czasu na nic innego. Szybko jednak moje obawy zostały rozwiane. Mogłam tutaj spokojnie rozwijać swoje zainteresowania. Powiem więcej, był czas na znalezienie nowych pasji i talentów. Mogę więc spokojnie powiedzieć, że szkoła średnia dodała mi skrzydeł. Od zawsze moją pasją była i jest do chwili obecnej muzyka. Mogłam się tutaj realizować na tym polu. Po raz pierwszy brałam udział w różnych przeglądach muzycznych. Powstawały też nasze kameralne zespoły. Także naprawdę mogłam wykazać się tutaj w wielu, wielu płaszczyznach. Pokochałam też język angielski i w tym kierunku kontynuowałam moją dalszą naukę, studiując filologię angielską. Myślę więc, że wybór jest prosty. Dobra szkoła, dobry zawód, ZSLiT w Wojniczu. Nazywam się Anna Gurgul.